Witam Cię bardzo serdecznie, Barbara Gruszka z tej strony. Dzisiaj troszeczkę fajny temat, który mnie się jeszcze bardzo często pojawia. Nie wiem, czy Tobie również, a mianowicie, kochani, lęk. Lęk, czyli coś bliżej nieokreślonego. I w zasadzie zastanawiałam się ostatnio, skąd się on bierze, dlaczego nie wykonujemy rzeczy, które powinniśmy robić. I tak naprawdę czasami stoimy w miejscu. No właśnie, dlaczego stoimy w miejscu? Bo się po prostu czegoś boimy. Mamy lęk albo przed nieznanym, albo boimy się, że poniesiemy klęskę. Klęskę, która tak naprawdę jest w opinii innych, że powie, no patrz, nie wyszło mu. Tak? Albo boimy się krytyki rodziców. Więc odpowiedz sobie teraz, ale tak całkiem, całkiem szczerze. Czy jesteś zawodowo w miejscu, w którym pragniesz być? Jeżeli jesteś, to świetnie. Jeżeli nie, zastanów się, dlaczego nie. Czego się tak naprawdę obawiasz? Ok. Natomiast druga, kolejna dziedzina. Czy jesteś z osobą, bądź w ogóle prywatnie, w szczęśliwym związku? Jeśli tak, to świetnie. Jeśli nie, dlaczego? No właśnie, słuchajcie, co nas powstrzymuje? Czy przypadkiem nie powstrzymuje nas zapytanie, co powiedzą o nas inni? Albo, a co będzie, jak spróbuję, a mi nie wyjdzie? No właśnie, i co się stanie, gdy spróbujesz i ci nie wyjdzie? To będziesz wiedział, że po prostu nie tędy twoja droga, nic więcej się nie wydarzy. Co będzie, jeżeli coś powiedzą, pomyślą o Tobie inni? Więc kochani, po pierwsze, dla każdego liczy się tylko i wyłącznie jego życie. I tak naprawdę, jeżeli myślisz, że będzie o Tobie i o Twoich porażkach ktoś myślał tygodniami, to jesteś w błędzie, bo ten ktoś ma swoje życie i mało tego, być może o Tobie wspomni jednym zdaniem, a być może nie wspomni nawet wcale. Natomiast Ty przed tym lękiem, przed tym, jak to teraz nagle cały świat będzie o Tobie opowiadał, jakim to jesteś nieudacznikiem, niedorajdą, to po prostu stoisz w miejscu. A o ilu osobach się tak mówi, że to im coś nie wyszło? Wiele takich zdań słyszysz? Chyba nie bardzo. Mało tego, osoby, które się odważą coś wykonać, to nawet się mówi, patrz, jak ona jest fajna, albo on, patrz, wystartował, spróbował, patrz, szuka swojego i tak naprawdę nic złego się nie dzieje, poza naszą wspaniałą wyobraźnią, która nam wszystkie już odpowiedzi podaje, zanim zaczniemy działać. Dlatego, kochani, okiełznajmy tego byka, tego buntownika w nas, który jest, który broni nas przed zmianami, który się nazywa lękiem, ponieważ tak naprawdę świat, kochani, należy do nas, do Twoich talentów, do Twoich umiejętności, do Twoich specjalizacji, ale warunek jest taki, trzeba to umieć koniecznie pokazać światu, bo inaczej to nadal będziesz w tym miejscu, w którym jesteś. Więc, kochani, opanowuj swoje lęki, przemyśl, przeanalizuj, czego tak naprawdę się boisz i obawiasz i czy to tak naprawdę jest wytwór Twojej wyobraźni, czy coś, co faktycznie następuje w Twoim życiu. No a później, co mogę powiedzieć więcej? Po prostu tradycyjnie do zobaczenia.